Witam wszystkich oglądających. Zaprezentuję Wam, jak wymienić baterię prysznicową w łazience używanej, nie nowej, gdzie bateria jest zepsuta. Zamchała się najprawdopodobniej, nie leci zimna woda w ogóle. I będzie też założony, o, deszczownica. Nowa. Dobra, pierwsza najważniejsza sprawa, jaką trzeba zobaczyć, to czy trzymają zawory. Zaraz to sprawdzimy. Zakręcimy zawory. Powinny trzymać, bo są nowe. Trzymają. Druga ważna sprawa, trzeba sobie nabrać wody, bo takie naprawy to nigdy nie wiadomo ile potrwają i co tam będzie dalej, jak się to rozbierze. No i trzecia ważna sprawa, trzeba to robić w dni, w których są otwarte jakieś sklepy na razie czego, żeby nie zostać na weekend bez wody. Oczywiście, jak jest tylko jeden szacht w mieszkaniu, czyli tak jak tutaj jest na całe mieszkanie jeden szacht. No dobra, zaczniemy to rozbierać. A jeszcze może najpierw rozbierzemy to, co mamy założyć. Zobaczymy, co tutaj jest. Tak naprawdę nie da się przewidzieć czasu robienia tego, ani rzeczy, które są potrzebne. Są tacy, co umieją. Ja nie potrafię jakoś. Szczególnie na starym budownictwie, w mieszkaniu używanym. Itd. itp. Tu mamy taki zestaw. Zobaczymy, co tutaj jest. Mamy nową baterię. Nowe krzywki, nowe rozetki, nowe uszczelki. Krzywki są krótkie. Dobra, czyli taki podstawowy zestaw do wymiany mamy. To na razie zamkniemy, żeby nam nie przeszkadzało. To będziemy myśleć potem. Dobra, odkręcamy tamto. Generalnie możemy to odkręcić czymkolwiek. Już luźno poszło. Ja używam klucza płaskiego. Jak nie idzie, no to dopiero jakiejś tam większej żaby. No, to wyjdzie na to. Że najprawdopodobniej wystarczyłoby wyczyścić sitko. Czemu ta woda mi tu leci? Kuchni zlatuje woda.
właśnie, to jest problem. Pewnie tu był problem, że to było zapchane. No dobra, ale to i tak ma być wymienione na gałkowe od góry. Jak się ma farta, to ten rozstaw pasuje. A jak się nie ma farta, to nie pasuje i przeważnie nie pasuje. Wow. Mamy farta. Tu mamy farta, bo nam pasuje. Ciekawe, czy to jest w poziomie. A tak na oko wychodzi, że jest. Zobaczymy. Nie zobaczymy. Krzywki są. Czy te rozetki są prawie. Dobra, muszę się zapytać klientki, czy wymieniamy te rozetki, czy nie. Zaraz się odezwę. No dobra, ustalenie mamy z klientką takie, że rozetki wymieniamy. Natomiast krzywki zostają tak jak są. Jest tutaj minimalnie, nie w poziomie. Ale nie będziemy tego ruszać, bo to jest jakieś tam kiedyś robione. No właśnie tak to wygląda. Żeby się zaraz nie okazało, że się odkręci gdzieś tam przy ścianie. Trzeba będzie kombinować. Suche to jest. Więc nie będę z tym nic robił. Ja wam teraz pokażę, jak ja... Dobra, inaczej. Umyjemy to trochę. Da. Nie wiem, czy tamta rozetka jest w takim samym zestawie, jeżeli chodzi na okrągłość. Dobra. Teraz wam pokażę, co ja robię. Jak robię to od zera. Wkręcam na sucho krzywki. Ustawiam sobie krzywki mniej więcej do baterii. Zakładam na sucho baterię. Tu się wszystko kręci, nie ma żadnych paków, żadnych uszczelek. Ustawiam sobie idealny poziom. Jak już mam ten poziom, to na założonej baterii zaznaczam sobie na krzywkach punkty. O. I demontuję. Wykręcam krzywki, nawijam pakuły, przykręcam krzywki do znaków. Nie ma opcji, żeby nie pasowało. Zakładam baterię. To wszystko tu jest sucho, więc tu nie leci. To wszystko na dole, przynajmniej od połowy do połowy, wypełniam silikonem, żeby w razie cieknąca woda stąd wylatywała na zewnątrz. Tutaj nie będziemy tego robić, jest sucho. W ogóle to jest jakaś rzeźba, to jest inna krzywka, ta jest inna krzywka. Jakbym to ruszył, to znów bym musiał coś kombinować. Więc zostawmy to tak, jak jest. Ciężko jest określić. No, to będzie dupa chyba. Ta rozetka jest za płytka. No to... Rozetki są do umycia.
ogóle takie same. Takie same. Dobra, muszę skonsultować się z właścicielką mieszkania, czy domywa te, czy rozkręcamy to, czy jak robimy, bo to wiadomo, ze wszystkim wiążą się koszty, tak? Im dłużej się zajdzie, tym większe koszty. Te rozetki są za płytkie. Dobra, rozłączę się na razie, muszę się skonsultować. Pozdrawiam. No dobra, konsultacja odbyta. Rozetki stare umyte. Nie dociskamy nigdy tego, nie wiadomo jak, bo na płytkach będą rysy. Ciekawe, czy one są w ogóle, czy one patrzą. Tak jakby lepiej pasuje, tutaj się boję trochę głębiej. Dobra. Generalnie flamaster schodzi acetonem. Więc nie bać się malowania flamastrem. Aceton techniczny. I wszystko będzie ok. Akurat tutaj nie mam. Więc się trochę będę musiał pomęczyć. Dobra. To mamy. W tej baterii nie ma sitek. W zestawie. No ale zakładamy tak jak jest. Tak jak przyszła, zapcha się za jakiś czas, to fortuny nie kosztowało. Bateria z Allegro. Załapujemy. Teoretycznie kręcimy jednocześnie dwoma tymi. Teraz tak, ludzie używają kluczy nastawnych, żab, cuda na kiju, szmaty, nie szmaty. Ja używam takiego klucza 30-32. Nawet by było, że trochę mało pasuje. Tego się nie dokręca na siłę. Więc jeżeli mamy umiar, to tu żadnych rys nie będzie. Zakładając, że nam się klucz nie omsknie. Nie można tego dowalić na chama, tam jest uszczelka, która musi się ułożyć. Dobra, zobaczymy zaraz, czy cieknie. Zamknięte. Ja nie pamiętam, jak to było, bo to jest jakieś inne, jak jest otwarte. Tak jest chyba też otwarte. Idziemy do zaworów. Jak założymy wszystko, to nie odkręcamy zaworów tak po prostu na maksa, tylko trochę, żeby się nabiło. I wracamy zobaczyć, co się dzieje. Chwilę to potrwa, zanim to się nabije. Ale jakbyśmy odkręcili to na maksa i by tu się okazało, że jest coś nieszczelne, to byśmy zalali pół łazienki, zanim byśmy tu wrócili. Powietrzamy. Leci. Leci. Tu jest ok. Możemy iść odkręcić. Teraz nam już się tu nic nie stanie, mamy z głowy. Teraz tak, deszczownica, panie. Zawsze warto coś tu włożyć, to jest to, co było w uszczelce, w tamtej baterii. Ta bateria będzie dobra, tylko tyle, że już jej nie chcą. Kładziemy tutaj coś, żeby nie porysować. To by też zakładał jakiś magik. Uch.
dałem chyba ciała. Dałem chyba ciała, bo nie mam tego gwiazdkowego śrubokręta. To mi starczy, nie starczy. Dobra, nie ma co kombinować. Muszę się rozłączyć, polecieć do samochodu po śrubokręt. To na razie. Dobra, mamy śrubokręt. Oj Boże. Tam jest pusto, czy jak? To też do śmietnika. I wracamy do deszczownicy. Tu mamy węża. Tu mamy mocowanie rury. Śmieci. To jeszcze nie wiem do czego jest. Do słuchawki, aha, bo tu jest jeszcze taki manewr. Słuchawka. Ruła. Zobaczmy, czy się da zasłonić tamte dziury. Byłoby nieźle. Byśmy zasłonili te dziury. Wiecie co? Bo tak, teoretycznie bym pasowało, żeby to było tu. Ale zostaną nam dziury po tym. Jakbyśmy to zrobili tak, to by się może klientka ucieszyła. Muszę jeszcze zobaczyć, czy to zakryje w ogóle. Ciekawe, ile tego filmu wyjdzie. Ale nie będę nic wycinał. Obejrzałem parę filmów, jak wymienić baterię. Ten nóż w kieszeni otworzył. Oczywiście nie wyszło to tak jak chciałem, bo myślałem, że będę wymieniał odkrzywek. Ale no, tak by było git. Myślał indyk o niedzieli. Sobotu jak mu chcieli. Dobra, wyłączę się, muszę się skonsultować. A już jesteśmy, zakrywamy dziury. Więc robimy to tak, tak. 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 I tak. To byśmy mieli. Teraz kołki, jakie to są, to nie wiem, czy to są za kołki, ale nie bogate jakieś. Trochę słabe.
wiatru będzie. Boże święty. Nikomu dozwolony jest trochę. Ale chyba tak ma być. Dobra, powiem wam jak ja robię. To jest glazura, którą ktoś tam kładł. Nie wiadomo jak to jest zrobione. Ja w takiej glazurze dziury wiercę wiertłami do szkła. Jakby to była moja łazienka, ja bym sobie ją sam położył, to wtedy bez problemu wiercę normalnymi. I tam się nie boję, że mi się coś wydarzy. Natomiast na innych to nie ryzykuję. No to mamy wiertło do szkła. Czekajcie, może pójdziemy tym. Jeżeli tym poprawimy, zobaczymy zaraz. Krętareczka. Potrzeszczy, potrzeszczy, zaznaczy się i jedziemy. Jest. Zobaczymy, czy to za małe. O, jeszcze za małe. Kamerze. By było. Teraz pytanie, czy ja mam takie wiertło w wiatarce? Jest. Co to jest? Szóstka. Brzmi krótko. Krótka szóstka. Zaznaczymy sobie dokąd. Tak. Dobra, najpierw powiercę tamtym. A potem będziemy walczyć dalej. O, coś słabo. Trzeszczy płytka, tam jest pusto w środku. Nie ma zaprawy, jakbyśmy to zrobili od razu wiertarką, to by było po temacie.
pękane płytki i taki by był finał. Klientka by nas pozabijała. Nie wiem, czy to nie za długie wyjdzie wszystko. Ten cały film. Ale nie chciałbym nic robić, żeby nie było potem, że tam coś oszukałem. Zobaczymy, czy pójdzie bez. Może tam jest jakiś. Nie idzie bez. Tutaj to musimy uważać, bo to będzie. Jeden zły ruch i potem macie. Odupało, ale na szczęście z dobrej strony. A więc tak, finalnie wygląda to tak, wszystko działa, nic nie leci, skończyła mi się bateria i się nie skapowałem, więc nie wiem dokąd się nagrało, jeżeli uznam, że na tyle długo, że tam jakieś informacje są, co się mogą przydać, to wrzucę ten filmik, jeżeli nie, no to nie, no bo sama wymiana baterii nie była skomplikowana i nie była robiona od podstaw, więc ciężko się nauczyć, aczkolwiek było pokazane, co trzeba zrobić, no. Więc jeżeli ktoś to oglądał i mu się przydało, no to najlepszego. Dzięki, pozdrawiam.